you to the party. I got to ticket again. I'll take you for a trip to famous Bora Bora. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty girl, yo. Gotta let me in your world, yeah. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty smile, yo. You gotta fix me with your Siemanko ludzie, jak widzicie, podłoga skończona, wziąłem się za kabinę. To co do tej pory nagrałem, rzucę wam pod muzykę, tam nic sensownego nie mówiłem. I powiem wam teraz może co było zrobione. No wrzuciłem podnośnik, zwrotnice też już są. Kwestia by założenia łożysk i piast. Tam to by było na tyle w samym ciągniku. Tak. Dwa tygodnie praktycznie nic nie robiłem, czy nie było. Raz, że było zimno, dwa, że miałem inne sprawy do załatwiania. Takie rzeczy dopiero teraz się wziąłem, tą podłogę skończyłem. Podłoga jest zrobiona częściowo na nowo. Tak jak tam będziecie widzieć, zacząłem tam wycinać po kawałkach jakiś, ale stwierdziłem, że to jest nie robota, nie będę takie powtarzki robił. Nie będę gdzieś tam stawki jakieś robić, tylko od razu całe nowe zrobiłem. Tutaj jest nowy profil dany. To kwestia jest taka, że teraz skrzynka mi nie pasuje na akumulator, bo te oryginalne były, nie były profile, tylko były zgrzewane. Po prostu z blachy dogięte i zgrzane. Wszystko ze sobą nie schowane, tylko zgrzewane. I tamto miało 3 cm. To ma 4 cm profil jest. No i z racji, że tutaj nie mogłem w tą stronę, tutaj w tą stronę nie mogłem wyjść. Musiałem do środka się schować, żeby pasowało w te ramy tutaj, w podłogę. To wiadomo chyba jest, nie? No ale dobra, tam skrzynkę się przerobi, to tam jest nie problem. Tyle roboty. No, otwory są powiększone, nakrętki powstrzymywane. Tutaj tak samo, całe kompletnie. Zresztą to będziecie widzieć na tych klipach. Co tu dalej? No przymierzam te błotniki. Znaczy powstrzymywałem sobie te nowe nakrętki tutaj wszędzie. Bo wszystkie były poukręcone. Nie przymierzam sobie te błotniki, z racji, że już mam ją do góry nogami, bo powstrzymywałem te nakrętki, to przymierzam sobie od razu błotniki. No i co? No i jak zwykle nie pasuje dokładnie. Trzeba trochę się pomarwić. To wiadomo, nie wiem czy ma się kurwę dospawać czy co. No brakuje trochę. Tutaj zawsze będzie trzeba trochę podocinać te blaszki, bo to nieładnie wygląda. Tak myślałem, że to nie będzie idealnie leżeć. A takie drobnostki, tu wiadomo jeszcze uszczelka przyjdzie. Tutaj tak samo przyjdzie uszczelka pod tamto. Tu też wszędzie uszczelki przyjdą. Aczkolwiek te dziury tutaj wcale nie pasują. Tam miałem poukręcane. Musiałem się z tym bawić, żeby to rozwiercić, żeby gwinda zyskać, bo tutaj są nakrętki schowane w środku. Ten profil i nie dałoby inaczej, no to niepotrzebnie to robiłem, bo będzie trzeba nowe zrobić. Otwory chyba szpilki powstawuję po prostu. Tutaj też zacząłem przymierzać. No na te otwory pasuje fajnie. Nie ma jakichś przesłania. Jeszcze zobaczymy jak podłoga będzie pasować. Ale to później ściągnę te błotniki, jeszcze trzeba poszlifować, bo to takie kurwa nieładne. Pospawać trochę też w niektórych miejscach, bo to też tak, wiecie, jest zrobione na odszczał. No i ściągnę to i będę chciał założyć tę podłogę, zobaczymy jak ta podłoga i zobaczymy jak otwory do błotników będą z podłogą pasować. No trzeba to mniej więcej jakoś spasować, wiadomo. Teraz sobie wyobraźcie, że błotniki pomaluję już kolorem i tego do składania pójdzie i się okaże, że nic nie pasuje i teraz jakieś tam kombinacje by były, no to lepiej tego uniknąć jak najszybciej. Czyli no teraz, przed malowaniem. Teraz się mogą porysować, bo i tak ten podkład będzie zdzierany i tak będzie nowy podkład.
No tu macie stare blachy tej podłogi. Wszystko poznika. Wiadomo, te szpary tam poznikają, bo przyjdzie uszczelka. Uszczelka jest dosyć gruba. No i dodatkowo jeszcze obicie obotników. To jeszcze jest kwestia taka, że no nie wiem jak to rozwiązać, to obicie, bo widziałem na Olicie i na Allegro, że są takie obicia już zrobione. Tylko sobie wkleić. No i tam wiadomo, będzie ten. Ponaciągać je. No ale nie wiem jak to pasuje. Jeżeli ktoś z Was miał takie coś, zakładał takie coś, to może mi napisać, jak to tam wyszło. Czy to pasuje ładnie, czy nie. Bo tutaj w okolicy no nie ma nikogo takiego, co takie rzeczy robi. Niestety. A też właśnie mi się przydało, żeby pod ten sam kolor obicia, no dach zrobić jeszcze, bo w dachu też tam jest stare obicie już potargane, no i trzeba będzie je wypierdolić i dać nowe. A nie ma tutaj nikogo takiego, niestety. No coś się będzie myśleć później. No i co tutaj jeszcze? No drzwi. Szyby powyciągałem. Jak się okazało, no nie jest takie proste, no ale żadna mi nie pękła na szczęście. Tam gdzie dużo rdzy, ciężko jest je wyciągnąć. Szczepki są mocno przyżarte. No ale to na razie ani jednej szyby nie zbiłem, a zostało mi jeszcze tylko do rozebrania tylnia ramka, ale tu szyba była zmieniana niedawno, także uszczelka jest dobra, nawet luźna jeszcze. No i to też będzie pewnie najgorsze. No a te szyby w razie by pękły, nie są aż takie drogie, to nie ma problemu z tym. Botniki, tak jak mówiłem, są tutaj nowego typu. To już wiedzieliście. Czy ja coś jeszcze miałem mówić? Aha, no jeszcze miałem mówić o tym, że drzwi będą się otwierać na błotnik. Czyli że trzeba zamki dać tutaj, o. Zawiasy tutaj. No trochę będzie z tym roboty, już myślałem, że nie będę tego robił. Bo już czas goni dosyć mocno. Już trzeba było pomału coś w polu robić, jakiś obornik rozłożyć, zaorać, coś tego. Wiadomo. No ale jak widzicie, pogoda jest jaka jest. Zobaczcie sobie, mi się od rana leje. Już mam pełen podwórek wody, kurwa, dosłownie jezioro. No i chyba będzie miał kolejny tydzień wolny. No ja tam w błocie się babrał nie będę. Z jary, zbóż tak nic nie sieje i tak nic nie sieje, tylko kukurydza pójdzie. W sumie jęczmień to powinien być dawno wysiane według mnie. Mamy święta. No niestety taka pogoda i tyle. Dla mnie lepiej, mam czas, żeby się tu pogrzebać. No, także drzwi będą przerobione. Drzwi będą przerobione ze względu na to, że chcę lusterka sobie porządne zrobić. Tu jak lusterka były mocowane na drzwiach i otwierały się na tłumnik, to tłumnik haczyło, lusterko cały czas. No i też lusterka krótkie, takie kurwa, badziewne. Także wolę, żeby się otwierało na błotnik. No, co dalej? Długo też mam zamiar zrobić tutaj siłowniki do ramki dzielnej. Mam siłowniki. Gdzieś tutaj były. Gdzieś tam kiedyś na szkocie byłem, to wziąłem sobie. No jak widać, mocno działają, to dobrze. Aha. Jeszcze drugie pytanie do Was. Czy są właśnie takie siłowniki gazowe, tylko żeby nie rozprężały, tylko żeby do środka ściągały. To właśnie o drzwi mi chodzi. Żeby po prostu lżej było z tego błotnika te drzwi pociągnąć. Bo nie chcę tych linek montować. No to dużo miał roboty, żeby te linki pomontować tak jak oryginalnie, jak się drzwi otwierałem na błotnik. Tylko myślałem właśnie o jakimś siłowniku, tylko że nie takim co wypycha, tylko co wciąga. Nie wiem, czy takie siłowniki gazowe są. Jeszcze takich nie widziałem. Także też możecie napisać, jak ktoś takie coś wie, gdzie to kupić i tak dalej. W sumie nawet jeszcze nie patrzyłem na nigdzie. No może znajdę, jak nie to napiszcie. Również myślałem też o nowym dachu. W grubym dachu dokładnie. No ale to już jest koszt ponad 1000 zł. To taki dach. Nowy oczywiście. A ja tu na ten ciągnik już cały budżet, jaki miałem przeznaczony, mam już powiedzmy już zakończony. A jeszcze no dużo rzeczy do kupienia. Między innymi jeszcze jest do kupienia no lampy, wiadomo. No właśnie, są chwyty do lamp, muszę pospawać. A te lampy no też tanie nie są. Chciałbym, żeby były 4 z przodu, 4 z tyłu. No wiadomo, jeszcze instalacje pierdoły, farba też no mało nie wyjdzie, bo nie mam zamiaru tutaj malować jakąś śnieżką albo czymś.
jakąś tam trochę lepszą farbą. Już wiem mniej więcej jaka firma będzie i tak dalej. Nie tam żaden granit ani nic, po prostu mieszalni farb mi domieszają. Tak, miałem na nawoziarkę dobierałem, no fajnie się ta farba trzyma, ładnie się kładła, nie rozewieje, nawet jak na rozsiewacz. Dobra, chyba będziemy kończyć, bo dzisiaj już jest sobota, dokładnie to wielka sobota przed świętami. Dzisiaj już nie będę to za dużo robił, aby tak, zresztą też uszczelki pościągać i te szyby. Takie tam pierdoły, pogoda zresztą też do dupy. Wczoraj było fajnie ciepło, na krótki rękawek normalnie było można chodzić, a dzisiaj już znowu zimno, parę stopni tylko na plusie. Chujnie pogoda, jeszcze najlepiej nie zacznie śnieg padać, to będzie super. Dobra, co miałem jeszcze mówić? No z racji, że święta, no to życzę wam wesołych świąt. Odpocznijcie sobie tam i tego. Mam nadzieję, że ten filmik dodam jakoś teraz. Teraz ogólnie mam problemy z tym, kurwa, dodawaniem tych filmów i z renderowaniem, no bo to jednak przy 10 klatkach trochę waży. I nie dość, że to się mi się długo renderuje, to jeszcze mi się długo dodaje. Na ciemno tu jest, nie będzie to za dużo widać, no ale cóż. No także wesołych świąt i trzymcie się. Na razie.